Cześć, siemaneczko, jestem Kamil i to jest unboxing obudowy Silentium PC Gladius M40 Pure Black. To jest ostatni już unboxing z mojego komputera, będzie tylko składanie już. To jest obudowa duża, więc ja postawię aparat, żebym mógł ją rozpakować. I obudowę tylko wam pokażę. Tu otwieram, szkoda, że nie widzicie, jak siostra była, to by ten pokaz pomogła. Dobra, rozcięte. Teraz zdejmę to i z ziemi wyciągnę. Okej, okay. Już się fajnie prezentuje. Tak, tylko żeby wyszła teraz. No weź wyjdź. Nie, muszę to na odwrót zrobić. Żeby wyszła. To czekajcie, żebyście nie patrzyli na nic, to patrzcie sobie na dysk SSD. Super. Okej, trzeba było od dołu wziąć. Dysk już zabiorę. Okej, obudowę mogę postawić. Wypakuję ją tylko. Czekajcie, pokażę wam tak. O. Tak wygląda. I teraz... O, mogę coś takiego zrobić. O. Tak o. Będę tylko to teraz odpakował. Okej. Tu z folii ją wyjmę. Pierw postawię. Okej. I teraz wam ją zaprezentuję. Ojej. Takie fejle. Tutaj... Zatoka na dyski 8, znaczy się ten, te 2,5 calowe i 3,5 calowe. Tak o, tu jest włączenie, reset, USB 2.0, mikrofon, słuchawki, USB 2.0, USB 3.0. Tu jest front, na froncie tu leciutkie chłodzenie stopi, mocne. Tu samo, na topie, top i rad i buton, coś takiego. Tu fajnie to się wygląda. Tu można tak o, wcisnąć, otwiera się i można instalować dwa wentylatory. Z przyszłością zainstaluję sobie. Tylko teraz zamknąć to trzeba. O, na pstryk to chodzi. Obudowa tu, takie całe, ten... Silentium PC znaczek, dwa światełka, no i takie fronty ma po bokach. O, więc to tyle, dzięki za oglądanie, cześć.